Niuńka, a wiesz, że bajeczka wysyła mruczanki swoim fanom? A może ty też byś wysłała mruczankę? Bo ty też umiesz fajnie mruczyć. Też umiesz, tak. Pomruczysz troszkę? Ty tak pięknie też robisz. Tak pięknie. Może to będzie mruczanka dla Miłki? Zamiast mruczanki bajeczkowej będzie mruczanka nerkowa. Tak, ona tymi łapkami też tak fajnie przebiera. O, mruczy. Zgodziła się. Słyszycie? To jest mruczanka dla naszej subskrybentki, patronki Miłki. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Nosek mam taki śliczny. Zamiast bajeczkowej to jest nerkowa, to chyba się nie pogniewa, bo to jest cudowna mruczanka, po prostu cudowna. Oj, uszko zaświędziało kotka w trakcie mruczanki. Oj, jaka piękna mruczaneczka, jaka. Pokaż brzuszek, no pokaż. Pokaż brzuszeczek, pogłaszczemy cię po brzuszku. Tak, kochanie, piękna jesteś, cudna, śliczna. Jesteś taka wciąż, jakby wiesz, piorun walnął w szczypiorek, bo nie jesteś wciąż jeszcze nieodrośnięta. Czasu, żeby kotka doszła do siebie po macierzyństwie, po karmieniu, po tym całym swoim życiu. Trzeba czasu. Ale jesteś piękna, jesteś dobra i mądra i cudowna koteńka. Mruć. Także bardzo dziękujemy. Ja dziękuję. Jestem naprawdę poruszona głęboko, że spotkałam się z tak wielką życzliwością. Co to tam w tym łóżeczku? Co? Zajrzymy później, tak? Zajrzymy potem. Dobrze.